Witamy na wieczornym Gadu Gadu. Dziś wracamy do muzyki. Z nami dzisiaj Igor Surma, znany jako IGR. Witam cię serdecznie, Igor. Siemanko, siemanko. Skoro raper, to ja troszeczkę chciałem poplotkować. Co tam w rapowym świadku słychać? W rapowym świadku? Ja nie wiem jeszcze. Jeszcze nie wiem, co w rapowym świadku tak naprawdę. Ale interesujesz, podglądasz tą polską scenę, jak ona się rozwija? No, powiem ci, że tak naprawdę bardzo mało. Ja raczej w amerykańskiej scenie, jak już się tam gdzieś interesuję. No, w polskiej to tylko dramaty się dzieją, z tego co widzę jak na razie. No, ale jakoś nie czytam. Nie, no właśnie też ubolewam nad tym, że ten rap bardziej odbiega od muzyki, a zajmuję się takimi sprawami pobocznymi. Wiele jest takich dram, które, nie wiem, mają napędzić sprzedaż płyty czy coś, też bardzo mi się to nie podoba. Ale dlatego o to pytam, bo rap pokazał się z dobrej strony, kiedy ty potrzebowałeś pomocy. I taką pomocną dłoń pokazali raperzy i chciałem, żebyś o tym opowiedział. Przy okazji pozdrawiamy chłopaków z Warszawy. Tak jest. Po moim wypadku właśnie wysyłałem zrzutkę tak naprawdę do wszystkich raperów, żeby to udostępnili. No i Dioks mi odpisał i gdzieś tam się umówiliśmy, żebym wbił, stwierdził, że jestem sir, no to mówi, wbijaj do nas do Warszawy. No i jakoś tak wyszło, że nagrałem u niego numer, spontanicznie zrobiliśmy klip, który też dużo dał, bo w sprawie dla reportera leciał. No i też napędziło to tak naprawdę moją zrzutkę. Tak samo z Belmondziakiem. Belmondziak tak samo też trochę dopomógł, gdzieś tam udostępniał to, zrobiliśmy razem numer. No także gdzieś tam uzyskałem tą pomoc od tych raperów. No większość mi nie odpisała tak naprawdę, ale kto odpisał, no to pomogli ile mogli. Także. No ale najważniejsze, że wiesz, że wśród tych, do których pisałeś, no znalazł się ktoś. No to jest wiadome, że nie ze wszystkich stron otrzymamy tą pomoc i nie każdy garnie się do pomocy. Także pozdrawiamy jeszcze raz Warszawę rapową. I kontakty nadal utrzymujecie? Gdzieś tam mamy jakiś kontakt. No, mniej niż wcześniej, ale mamy jakiś kontakt. No, widziałem właśnie występ ostatnio na scenie. Tak, tak. Wyciągnął mnie Belmondziak na scenę. Pierwszy raz byłem na scenie i no, spoko było. Denerwowałem się. Stresik? No, stresik był bardzo. Nie powiem, że nie, ale jakoś to fajnie wyszło. Bo też mi w sumie dał znać, ile z godziny przed koncertem. Także no, jakoś daliśmy radę. Fajnie, że w ogóle się udało. Jak zwykle w rapie spontan. Ale skupmy się na twojej karierze muzycznej, bo wiem, że zaczęło się coś dziać i efekty już mogliśmy otrzymać w postaci wideo, które zapowiadało nadejście płyty. No, zapowiadało. Tylko, że niestety tą płytę, że tak powiem, straciłem, ale robię nową. Płyta miała się nazywać Fuck Off. Nie będzie się nazywać na pewno Fuck Off. Mogę powiedzieć tyle, że na pewno będzie się nazywać Złote Dziecko. No. I gdzieś nazbieram materiał powoli. Już jakieś numery powstały, czy na razie siedzicie w studio i pracujecie mocno? Powstały numery, wyszły 3 numery, takie demo. No ale na razie zbieramy materiał. Też jesteśmy na etapie szukania jakichś sponsorów, tak naprawdę na bity, miksy. No bo nie ukrywam, że z własnej kieszeni to ciężko to wyłożyć, bo to są dość duże pieniądze. No ale cały czas coś działamy. Coś tam się dzieje. No. Winyl pomaga, czy się obija? Winyl pomaga. Pomaga, ile może. Bity tam jakieś robi i niech robi, musi się chłopak wziąć za siebie też. Tutaj mówię otwarcie do kamery. Winyl, bierz się za siebie, bo nie zaprosimy cię. Powiedz mi, oprócz takich rapowych stricte działań, ty właśnie jesteś takim przykładem i też no zapraszamy tu wielu ludzi i oprócz tych muzycznych działań ty pokazujesz, że no nie chcę tutaj wracać do wypadku, o tym nie opowiadać o tym, jak to się stało, jakie były konsekwencje, tylko sam fakt zaproszenia cię tutaj, chciałbym zmotywować innych ludzi, że ty pokazujesz, że mimo problemów, jakie cię spotkały, ty pokazujesz, że jednak da, że się da i realizować swoje plany, założenia i motywujesz niektórych, tak jak na przykład naszego kolegę Krystiana. Sądzę, że bardzo mu pomogłeś i widziałem niejedne wpisy, że jest wdzięczny za rozmowę z tobą i przekonanie go do tego, że amputacja to nie jest aż tak straszna rzecz.
No nie jest aż taka straszna tak naprawdę. Mnie osobiście głupio mówić, ale się podoba. No ale co do Krystiana, to tak, rzeczywiście chłopak miał duże problemy tam przez cukrzycę, nie cukrzycę. Już ledwo chodził na nogę. No i gdzieś tam się spotkaliśmy w studio i mu powiedziałem otwarcie, no amputuj i będzie lepiej. No. I posłuchał mnie. No bo on bardzo długo zmagał się, jeździł po lekarzach, tak. I coś pomagało, później był nawrót i to tak, nie pomagało, tak? Tam wychodziło, że lekarze go źle leczyli w ogóle, no masakrę miał chłopak. No ale po tej amputacji śmiga, jeździ na motocyklu i myślę, że ma spoko życie. Na pewno lepiej mu się żyje niż wcześniej, bo z tego co mówił, to naprawdę ciężko było. No tak, widziałem, że tam z psiakami już na spacer wychodzi, także, także fajnie to poszło. Ale oprócz tego, że zmotywowałeś Krystiana i pokazujesz, że nie ma barier, nie do przeskoczenia, to próbujesz pomagać. Dostałeś pomoc kiedyś, a pomagasz. Wiele, wiele zrzutek, wiele jakichś akcji dla psiaków organizujesz i to się udaje i to jest fajne. No tak, no staram się pomagać gdzieś tam ile mogę też, bo ja jest zawsze wierzyłem w karmę i karma wraca. Jak się jest dobrym, to jest dobrze, no, że tak powiem. Teraz też robimy numer na winylabicie właśnie. Gdzieś tam wciągnąłem Bastajpana i Gabi z Natural Mystic, będziemy robić wspólnie numer, żeby właśnie wspomóc pieski i Fundację Skrzydlaty Pies. I ogólnie wszystkie pieski tak naprawdę gdzieś bezdomne, w schroniskach, żeby ludzie je adoptowali i nie znęcali się przede wszystkim nad psami. No i gdzieś tam to jest taki, że tak powiem, bliski klimat dla mnie z psami, bo też mam piesa i zawsze kocham piesy, także no, staram się pomóc, no, ile mogę. A jeżeli mógłbyś uściślić o tą Fundację Skrzydlaty Pies, jak się poznaliście, jak w ogóle doszło do tej kolaboracji? Z fundacją się generalnie poznałem tak, że fundacja jest koleżanki mojej dziewczyny mamy. No i gdzieś tam się już znaliśmy jakiś czas i jakiś czas temu rzuciła temat właśnie, że tam cienko przędą, że tak powiem. No i czy bym nie chciał zrobić numeru. No to powiedziałem jak najbardziej. No, siadłem, zrobiłem. No a teraz tylko czekamy, żeby to wyszło. I chcemy też zrobić zrzutkę jakąś. Czyli to będzie cała akcja promocyjna oprócz teledysku? Dokładnie tak, bo chcemy właśnie tą zrzutkę zrobić, żeby gdzieś tam zebrać też pieniądze i nie tylko pieniądze, jakieś poduszki, koce, karmę, wszystko tak naprawdę, żeby dać tym psiakom, żeby jakoś tam się im lepiej żyło, nie? Super sprawa, na efekty będziemy czekać i podglądać. Wspominaliśmy kilka razy o winylu i chcę do niego znowu wrócić, bo też dużo pracujecie w studio, a w tym studio, czyli RMW, Razem Możemy Więcej, no bardziej podkręcasz swoją pasję i będziesz tam realizował dźwięk. W ogóle rozmawiałem z Pawłem i ma tam powstać naprawdę full profeska. No tak, no też jestem naprawdę wdzięczny Pawłowi, że wyciągnął rękę i że mogę w ogóle tam pracować i też jakby realizować właśnie swoje pasje. No bo też by było na pewno ciężko, gdyby nie było tego studia. No i coś tam kręcimy, też jest plan na właśnie jakąś szkółkę śpiewu dla dzieci. Winyl też tam robi te bity, gdzieś tam mnie realizuje tak naprawdę, no bo nie ma kto. Tak samo Olga, zdjęcia robi, jakieś okładki. Olga to czasami naprawdę więcej od nas robi, tak na dobrą sprawę. No ale gdzieś tam to kręcimy powoli, teraz też będziemy przenosić się do innego miejsca i tak naprawdę już wjedziemy pełną parą z jakąś reklamą, ze wszystkim, bo na razie to tak troszkę stoi, że tak powiem. Troszkę stoi, ale plany są duże, czyli studio nie będzie tylko stricte pod twoje muzyczne dokonania, ale też będą tam otwarte drzwi, będzie można zrealizować dźwięk? Tak jest. Ludzie mogą nawet teraz tak naprawdę przychodzić, nagrywać wokal, instrumenty, wszystko. Gdzieś tam przychodzą już jacyś ludzie, bardziej moi znajomi, co przychodzili kiedyś do mnie, jeszcze jak miałem studio w piwnicy. Teraz wszyscy przychodzą do RMW. No ale nie ma jeszcze takiej stricte reklamy, nie? Więc dopiero jak się przeniesiemy, to tak ruszy, że ludzie będą bardziej o tym wiedzieć, bo na razie to jest tak po cichu, nie? No ale już zasiejemy małe ziarno, żeby ludzie o tej nazwie wiedzieli i że tam będą mogli takie rzeczy zrobić. Studio znajduje się w? W Dąbrowie Górniczej, na Roździńskiego 3 aktualnie. A przeniesie się? Kurde, to jest Tworzeń 133, zdaje się. No ale też Dąbrowa. Tak, tak, zaraz obok tak naprawdę. Okej, okay. Czyli o tym również dowiemy się niebawem. A powiedz mi, bo ja miałem przyjemność podsłuchania kilku numerów z poprzedniej płyty,
I nie bałeś się tego zabiegu, że część utworów będzie po angielsku? No jakoś nie, bo też mieszkałem prawie 4 lata w Stanach, chodziłem tam do high school, mówię fluent tak naprawdę po angielsku, no teraz już może nie aż tak, bo nie używam tego na co dzień, ale gdzieś tam jak piszę numery, no to są jakby poprawne i wszystko, więc też robię te numery po angielsku, bo jakby taki mam vibe po prostu, nie? I nie boję to się. Może jeszcze oprócz nauki śpiewu, nauka języka z Igorem. Może aż tak to nie jest, bo tak jak mówię, nie używam dużo tego języka, tylko gdzieś tam jedynie w nutach. No ale mam zamiar też podszkolić trochę ten język, żeby rzeczywiście taki być fluent już. No i może kiedyś, nie wiadomo. Ten numer kiedy, który słyszałem, to był taki 50-50, troszeczkę po polsku, trochę po angielsku. I to mi się akurat spodobało, bo podobny zabieg stosuje KB, tylko że on z językiem francuskim. Także życzę powiedzenia. A w planie, skoro tamta płyta idzie do kosza, czy w tej nowej właśnie pojawią się numery po angielsku? No na pewno, raczej już jest tam jeden D-Rose, który już jest na YouTubie i na Spotify'u i wszystkich streamingach tak naprawdę. No ale jakieś numery będą. Tamta płyta była tak naprawdę w połowie po angielsku, w połowie po polsku albo mieszana. No teraz trochę zmieniłem plan. No i zobaczymy. Nie mam jakiegoś grubszego planu, mam nazwę i parę numerów na razie, także... Okej, czyli deadline'u co do płyty nie mamy, a czy ten utwór ze stowarzyszeniem Skrzydlate Anioły pojawi się jeszcze w tym roku? Skrzydlaty pies? Pies, przepraszam. No. Ale to też anioł, podobno. No tak, podobno... nawet jest tak w tekście. Tak. Także no. Ale tak, myślę, że pojawi się w tym roku i chciałbym ruszyć z tym tak naprawdę jak najszybciej. No czekam teraz na basa, aż rzuci swoją zwrotkę i będziemy działać, bo już klipy są poustawiane, wszystko jest ustawione, tylko musimy dokończyć numer tak naprawdę. No to pozostaje nam czekać na efekty. Efekty możecie śledzić i podglądać, czy słownym raperem jest Igor na stronie RMW oraz na Instagramie IGR. Ja Ci bardzo, Igor, dziękuję za dzisiejszą wizytę. No i co, czekamy na płytę i może pojawisz się wtedy z płytą i pogadamy, może wtedy już będzie nowe studio. Na teraz pozostaje nam Was zaprosić do RMW Studio. No i śledźcie osobę Igora, bo to naprawdę motywujący człowiek. Tak jest. Ja też dziękuję za wywiad i ten. No mam nadzieję, że będę tu z płytą. Pozdrawiamy, hej! You.